Cześć. Ostatnio interesuję się troszeczkę ekonomią behawioralną, bo wydaje nam się, że podejmujemy bardzo przemyślane i racjonalne decyzje, szczególnie jeżeli w grę wchodzą nasze pieniądze. W moje ręce wpadła bardzo ciekawa książka autorstwa Dana Arieli pod tytułem Potęga Irracjonalności. I okazuje się, że nasz mózg bardzo często podejmuje decyzje, które są zupełnie irracjonalne. I jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób można wykorzystać tą wiedzę, aby mieć więcej par na Tinderze. To zapraszam do tego odcinka. Nasz mózg jest w pewnym sensie ograniczony. Jeżeli widzimy jakiś przedmiot, to bardzo trudno jest nam oszacować, ile jest on wart. Natomiast nasz mózg świetnie sobie radzi z porównaniami. Jeżeli widzimy dwa przedmioty, to z łatwością potrafimy oszacować, który jest wyższy, który jest wytrzymalszy, który ma ładniejszy kolor, który nam się bardziej podoba. Jeżeli Wam pokażę tego libańskiego ogórka i powiem, że chciałbym Wam go sprzedać za 4 zł, no to powiecie, no fajnie Krzysiu, ale ogórek jak ogórek. Natomiast jeżeli pokażę Wam tego kontynentalnego i powiem, że chciałbym Wam go sprzedać za 5 zł, no to wszyscy teraz pragniemy tego większego. Jest tylko złotówkę droższy, a jaki potencjał? Swoją drogą, to nie jest wymyślony przeze mnie dowcip. Naprawdę w sklepie ten ogórek nazywał się libański, a ten kontynentalny. Życie pisze najlepszy żart. Dan przeprowadził eksperyment, w którym wziął fotografię dwóch równie atrakcyjnych osób. Powiedzmy, że jedną będzie Brad Pitt, drugą będzie George Clooney. I poprosił ankietowanych, aby wybrali, która osoba jest piękniejsza no i głosy mniej więcej rozkładały się porówno. Potem dodał trzecią opcję, nieco zniekształconego Brada Pita, nieco mniej atrakcyjnego. Dodał taką opcję, dzięki której mózg był w stanie porównać i powiedzieć: że Brad Pitt jest bardziej atrakcyjny niż ten zniekształcony Brad Pitt. I w tym przypadku ludzie dużo częściej zaczynali wybierać oryginalnego Brada Pita niż George'a Clooneya. Inny przykład wymieniony w książce to prenumerata magazynu Economist. No i mamy do wyboru trzy opcje. Pierwsza opcja to prenumerata wersji online za 59 dolarów. Druga opcja to prenumerata wersji papierowej za 125 dolarów. A trzecia opcja to prenumerata wersji łączonej, czyli dostaniemy wydanie papierowe oraz będziemy mieli dostęp online. I ta opcja również kosztuje 125 dolarów. I moja pierwsza myśl była taka, że ale głupki. No przecież wiadomo, że opcja trzecia jest lepsza od opcji drugiej, bo kosztuje tyle samo, a dostajemy więcej. Okazuje się, że jest to pewnego rodzaju wabik, bo gdyby tylko dali opcję online i tylko wersję papierową, no to ciężko jest je jakoś tam zestawić. Natomiast ponieważ wcisnęli tą opcję drugą, no to nasz mózg bardzo łatwo jest w stanie powiedzieć, opcja trzecia jest lepsza od opcji drugiej i automatycznie skłania nas bardziej ku temu, że opcja trzecia jest lepsza również od wersji pierwszej. A firmie przecież zależy, aby zarobić jak najwięcej pieniędzy, aby sprzedać nam jak najdroższą opcję. Dan przeprowadził eksperyment na swoich studentach. Przedstawił im te trzy opcje i poprosił o dokonanie wyboru. Aż 84 studentów wybrało wersję papierową i wersję online, a tylko 16 wybrało samą wersję online. Nikt nie wybrał samej wersji papierowej. W drugiej grupie Dan przedstawił tylko dwie opcje. Usunął wabik. Czyli przedstawił opcję, że mogą kupić wersję online za 59 dolarów, albo wersję online i papierową za 125 dolarów. W tym przypadku 68 studentów wybrało tylko wersję online, wersję tańszą, a 32 studentów wybrało opcję droższą. Czytając ten rozdział, pomyślałem sobie: No nie, no nie jesteśmy aż taki racjonalni, niemożliwe. Postanowiłem to sprawdzić, i pomyślałem, że fajnie byłoby przeprowadzić eksperyment, czy stosując tą wiedzę, jesteśmy w stanie poprawić nasze statystyki na Tinderze. Chciałem sprawdzić, czy jeżeli w tle będzie osoba bardzo podobna do mnie, ale mniej atrakcyjna, to czy ja będę atrakcyjniejszy? Czyli chciałem sprawdzić, czy jeżeli dam mózgowi możliwość łatwego porównania, to czy moje statystyki się poprawią? Zacząłem od zrobienia ładnego zdjęcia czyli jest uśmiech, jest koszula, jest sikor, wszystko jest tak, jak być powinno. Nie brałem prysznica, bo i tak tego nie widać na zdjęciu, ale pojawił się problem. Potrzebowałem kolegi, który byłby bardzo do mnie podobny, ale nieco brzydszy. Problem jest taki, że większość moich kolegów jest bardziej przystojna ode mnie, o co nie trudno, ale wtedy wpadłem na genialny pomysł, że przecież ja mam takiego karakana w domu. Przylizałem włoski, ogoliłem się na szybko, pozacinałem w kilku miejscach, opiłem wody i wypiąłem bęben, założyłem informatyczną koszulkę. Generalnie zrobiłem takie zdjęcie, które moja mama z chęcią powiesiłaby na lodówce. Odpaliłem program do edycji grafiki, parę kliknięć i miałem wersję z karakanem w tle. Następnie przeprowadziłem eksperyment. Na Tindera wrzuciłem dwa zdjęcia. Pierwsze to ładne, a drugie samą twarz, także jeżeli będzie wersja z karakanem, no to żeby było wiadomo, który jest który. Odpaliłem Boosta, żeby mój profil był promowany. No i polubiło mnie 7 kobiet. Spoko. W drugiej wersji wrzuciłem zdjęcie z karakanem oraz zdjęcie twarzy. Odpaliłem Boosta i poszedłem pod prysznic, żeby przygotować się na ten tabun kobiet. Tylko 4 mnie polubiły? Dziwne. Miało wyjść inaczej. Postanowiłem sprawdzić to nieco dokładnie. Jest taka strona o nazwie Fotofiler, gdzie możemy wrzucić nasze zdjęcie i kobiety oceniają... Czy wyglądamy inteligentnie, czy wyglądamy wiarygodnie, i czy wyglądamy atrakcyjnie? Ja się skupiłem na tym ostatnim parametrze, no bo takie było założenie, na tym nam zależy. I zdjęcie, w którym stoję sam, osiągnęło wynik 7,5 na 10, natomiast zdjęcie z karakanem wycisnęło tylko 6,9. Twierdziłem, że być może ta nieco brzydsza wersja mnie za bardzo rzuca się w oczy i kobiety nie wiedzą, na kogo głosują, co obniża atrakcyjność całego zdjęcia. Ale to jest ważna rzecz, to jest moja przyszłość, dlatego stwierdziłem, że warto zainwestować kapitał. Wlazłem na stronę o nazwie Fiverr.com, gdzie możemy zlecać różnego rodzaju zadania. Wpisałem grafik potaniości, no i dotarłem do typa ze Sri Lanki. Zacząłem mu opisywać, że chciałbym, aby ta osoba z tyłu była nieco mniej wyraźna, ale cały czas widoczna, żeby można było dokonać porównania, żeby nieco ją schował, ale w zasadzie to nieco pokazał. Myślę, że zaczynam rozumieć, dlaczego graficy często narzekają na swoich klientów. Odpisał, że Kuma, o co mi chodzi, co mnie nieco zaskoczyło, bo ja sam nie wiedziałem, czego chcę. Napisał, że będzie mnie to kosztowało 15 dolarów. I generalnie strasznie urzekło mnie to, że nazywał mnie swoim bratem. Dostałem wersję z lekko zamazanym karakanem i od razu rzuciłem ją na stronę. No i już udało się podbić wynik atrakcyjności do 7,1, ale cały czas był to wynik gorszy niż 7,5, kiedy stałem sam. Więc pomyślałem, że być może jeszcze należałoby tego karakana nieco przyciąć. Sukces! Udało się podkręcić wynik do 7,7, czyli jest możliwe, aby nieco mniej atrakcyjnymi osobami w tle podkręcić naszą atrakcyjność. Podbić naszą atrakcyjność. Ale jest to szalenie niebezpieczne, bo jeżeli te osoby w tle będą zbyt dobrze widoczne, to mogą one ciągnąć nasz ranking w dół. Czyli jeżeli macie taki plan, to dobrze, żeby ci wasi mniej atrakcyjni znajomi ustawili się gdzieś z tyłu, wy możecie na przykład usiąść z przodu na kanapie, ale chyba najbezpieczniejszą taktyką jest jednak wrzucenie zdjęcia, w którym jesteście sami. I jesteście swoją najlepszą wersją. Oczywiście ten Tinder to jest tylko przykład wykorzystania wabika, ale chciałem zwrócić Waszą uwagę, bo często ten mechanizm wykorzystywany jest w sprzedaży, aby skłonić nas do zakupu. A jeżeli będziemy świadomi tego mechanizmu, będziemy w stanie go wyłapywać, to być może będziemy w stanie się przed nim bronić. Pewna firma stworzyła pierwszą maszynę do wypieku chleba i postawiła ją na półkach sklepowych za 275 dolarów, ale nikt nie chciał jej kupować, bo. Ludzie nie wiedzieli, czy 275 dolarów to jest drogo czy tanio, czy w ogóle potrzebują tego urządzenia, i w zasadzie nie mogli się do niczego odnieść, nie mogli tego z niczym porównać. Marketingowcy zaczęli zastanawiać się, no co tu dalej począć, i stwierdzili, że muszą stworzyć maszynę nieco większą i o 50% droższą i postawić ją koło tej pierwszej. I nagle sprzedaż ruszyła, bo teraz konsumenci czy mózgi konsumentów były w stanie porównać, ta maszyna jest tańsza i mniejsza? Bierę. Chciałem Wam przedstawić koncept tego wabika, bo wydał mi się on strasznie interesujący. Jeżeli natomiast trafiłeś na ten film tylko dlatego, aby podrywać panienki na Tinderze, to pozwól, że zacytuję tutaj cztery dobre rady, które usłyszałem w wystąpieniu Rafała Paczesia. Jeżeli chcesz podrywać kobiety, to musisz mieć kwit, musisz być troszkę taki tego, musisz mieć furę, ale przede wszystkim nie możesz być flepiarzem. Wierzę, że pomogłem i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!